Tik tak. Tik tak. Czas. Boski czas. Nasz kochany instrument. Oj. To jest chyba piękno i wręcz esencja tego, co to znaczy być człowiekiem. Zjawisko czasu. A może system metryczny? Pewnego rodzaju linijka. Wiecie, czas to jest taka linijka do mierzenia interwałów, czyli odstępów. Tak jak mamy linijkę i mamy pewnego rodzaju odstępy, mamy 1 mm, 2 mm, 3 mm, mamy centymetr, drugi centymetr. Jak mamy metrówkę, możemy wziąć metrówkę i możemy zobaczyć na metrówce metry. Patrzymy na zegar, na tarczę zegara i widzimy jedną godzinę, drugą godzinę, trzecią godzinę, czwartą, piątą, szóstą, siódmą i tak dalej. Kochana wskazówka. Tik. Tak. Tik. Tak. Wiecie co? Wiecie co najbardziej wzbudza moją ciekawość, jeżeli chodzi o zrozumienie czasu? To, że poniekąd potrafimy go kontrolować. Te momenty, gdy robimy wszystko szybko i wręcz tak biegniemy w pogoni za czasem i nagle zaczyna nam go brakować. Ale są te momenty, gdy wciśniemy hamulec, zatrzymamy się na chwilę, spowolnimy nasze ruchy i nagle zdajemy sobie sprawę, że mamy wokół siebie ogromną ilość przestrzeni i tego czasu tak jakby wcale nam nie brakuje. Są również te chwile, gdy są jakieś trudne sytuacje, może jakiś wypadek, sytuacja wymagająca szybkiej decyzji, szybkiej akcji, wręcz tu i teraz. I jesteśmy w stanie zamrozić czas. Tak jakbyśmy stali nieruchomo, dzięki czemu możemy bardzo szybko działać. Ale są te chwile, gdy robimy coś, co nie sprawia nam przyjemności, frajdy, ciekawości. Zajęcia w szkole, z fizyki, z matematyki, gdy siedzieliśmy w ostatnich ławkach, patrzyliśmy niecierpliwie na zegarek. Godzina lekcyjna 45 minut i od samego początku rysowanie kresek w zeszycie. Kiedy to się skończy? Im więcej kresek, tym dłuższa wydaje się być lekcja. Kochane zjawisko czasu. No i nasze kochane bezczasowe tu i teraz. Bezczasowe tu i teraz. Czas to taka społeczna instytucja stworzona przez człowieka, zbudowana z myślą o organizacji. Wiecie, żeby ludzie mogli się spotykać o określonej porze dnia, w określonym miejscu, w określonym czasie. Nie wspominając już o relatywności czasu. Nagrywam ten film. Każde moje wypowiedziane słowo dzieje się dokładnie tu i teraz. Cały ten film, cała długość tego wideo składa się z wszystkich wypowiedzianych moich słów i pauz pomiędzy słowami, które zawieszone są dosłownie w tu i teraz. A ty, szanowny widzu, odtwarzasz ten film. Tak jakbyś słuchał utworu muzycznego.
możemy powiedzieć, że zjawisko czasu jest pewnego rodzaju zjawiskiem falowania fali, takie masło maślane. Mamy słowa, pauzy, słowa, pauza, słowa, pauza. Czas. Kochany nas czas. Zegar tyka dla każdego z nas. Tik, tak. Tik, tak. Czym jest czas? Jest jak przemijający ocean doświadczeń, wydarzeń, zmieniających się chwil, nastrojów. Czas jest przemijaniem myśli, starzeniem się człowieka, zbieraniem doświadczeń. Kiedyś pamiętam, oglądałem taki film, zatytułowany był Wyścig z czasem. I bohaterowie filmu mieli na swoich nadgarstkach wytatuowane tak jakby tatuaże. I mieli licznik czasu, tyle ile będą żyć. I to była ich waluta. Płacili, dosłownie płacili swoim własnym czasem. W chwili, gdy zegarek się wyłączał, kończyły się cyfry na zegarku, tak. Człowiek po prostu umierał. Dobry film, polecam wam. Bo w gruncie rzeczy nikt z nas nie ma zielonego pojęcia, ile czasu mu zostało. Czasu na życie, na doświadczenie. O tak. Mógłbym kontemplować czas całą wieczność. I pewnie brakowałoby mi wystarczającej ilości czasu na to, aby opisać go dokładnie takim, jakim jest. O tak, nasz kochany czas. Myślę, że wartość tego, czym jest czas, może docenić tylko i wyłącznie osoba, która potrafi żyć dosłownie tu i teraz. Ja na imię Damian, dla projektu Find Yourself. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.